Wyobraź sobie, że idziesz ze znajomymi do restauracji. Siadacie, wybieracie wspólnie pizzę i napoje. Część lokalu obok waszego stolika jest osłonięta parawanem. Ale nie wydaje wam się to dziwne, bo często ktoś rezerwuje miejsca w ten sposób, by mieć trochę prywatności. Nie słychać jednak głośnych rozmów i śmiechów typowych biesiadników, więc pewnie to jakieś kameralne spotkanie. Gdy kelnerka podaje ci herbatę, cicho i z podnieceniem na twarzy zdradza, że tuż obok mielonego z ziemniaczkami i surówką z buraczków zajada Mick Jagger. Jako że jesteś wielkim fanem Rolling Stonesów, a nie typowym grupi, czy smarkaczem lubiącym głośną muzykę, który nie rozumie tekstów? Chciałbyś nie tyle przeszkodzić mu w posiłku dla autografu na serwetce, co wyrazić swój podziw dla jego wieloletniej pracy, zapewniającej milionom ludzi na świecie nie tylko rozrywkę, ale także wiele inspiracji. Co zrobiłbyś w takiej sytuacji? Czy pakujesz się bez pardonu za parawan, przerywając gościom delektowanie się przysmakami polskiej kuchni? A może domagasz się od kelnerki, menadżera lokalu, czy nawet samego Mika zza parawanu, by on sam do ciebie przyszedł, bo ci się to po prostu należy? W końcu trochę jego płyt przesłuchałeś, nie mówiąc już o tym, ile swojego życia poświęciłeś na naukę chwytów jego piosenek. Jeśli nie masz już 5 lat i kręconych zębów, to zapewne jesteś na tyle rozgarnięty, by rozegrać to w trochę innym stylu, na przykład prosząc dyskretnie kelnerkę, by wspomniała gwiazdorowi, że za parawanem siedzi wierny fan, który byłby przeszczęśliwy, mogąc choć na chwilę podejść, przywitać się i wyrazić swoją wdzięczność za podzielenie się ze światem swoim talentem. A może nawet swoimi mieszanymi uczuciami względem teledysku do Dancing in the Street i relacji z Davidem Bowiem. Zapewne zrozumiałbyś odmowę, a do konieczność poczekania, aż Mick skończy przeżuwać mielon. W końcu nie jesteś pępkiem świata. Nie byłoby też dla ciebie dziwne, gdyby dał na to zgodę, ale na innych warunkach. Na przykład mówiąc, że musisz obejść lokal i wejść do niego drugimi drzwiami od zewnątrz, które specjalnie dla ciebie otworzy, by inni goście nie zrobili się zbyt ciekawscy. To dosyć oczywiste, że nie ty jesteś tutaj najważniejszy, więc musisz się w jakiś sposób dostosować, jeśli macie kopnąć zaszczyt osobistego spotkania z legendą rocka. A teraz pomyśl o kimś o wiele ważniejszym, kto siedzi sobie co dzień za parawanem, tabernakulum. Jaka postawa wydaje się właściwa względem sakramentów, będących znakami jego szczególnej obecności, życzliwości i szczodrości? Co wyrażałoby przekonanie, że wszystko ma być na twoich warunkach? Cóż za upokorzenie być karmionym na klęczkach jak dziecko, o wiele bardziej niż biegać wokół lokalu, by pokonać odległość 2 kroków od swojego stolika. Tyle, że za parawanem jest ktoś o wiele ważniejszy. Cóż za upokorzenie prosić o coś i musieć liczyć się z odmową. Ale czy sakrament nie jest czymś więcej niż serwetka z autografem? Chyba warto o tym choć chwilę pomyśleć.